Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Trine. Ruszamy na zapomniane lochy, tam gdzie pająki były małe, a wojownik czuje się jak w domu, czy jakoś tak. Go! This place gives me the chills. It's a dungeon. That's what it's supposed to do. Fear not. I have my sword and my cape. I am the king of the castle. I shall crush all my enemies and lead my army to victory. We are invincible. I'm the king of my castle. I'm the king of... Jezus, jaki dzieciak. By to było świetne z jego strony, naprawdę. Dobra, lecimy. Tak samo reakcja uczniczki. Przecież takie lochy mają być, ogarnij się. Ach. Uwielbiam tą kobietę. Zniszczę cię. Jej. Wow. Tam coś jest na pewno. Mam pomysł. Magu? Czyń honory? Au, zapomniałem, że nie mogę skakać. So easy. Nie jestem świetny. Naprawdę. Jestem świetny. I skromny dodatkowo. Tak, jestem też skromny. Czy tam jest? No, myślałem. Tu skrzynkę powinni dać. Haha. Wow. Było blisko. Po tym ta skrzynka? Rozumiem. Głupi szkielet. Wow, chwilunia, momento. Mam tarczę. O, fuck, tego nie zauważyłem. Nie spodziewałem się takiej pułapki brzydkiej z ich strony. Kopsłem go. Widzieliście? Kopnąłem go. Jeszcze raz więcej. Mocniejsze te szkielety. Z tego co zauważyłem. Jakieś przeżywały ile? Dwie strzały takie mocne, a teraz zostają sześć na klatę. Aha, bo one mają chyba zbroję na sobie, patrzcie. No, te mają zbroję na sobie. O kurczaczek. Au. Chcę go zabić jednym tym. Jedną kombinacją ciosów. Czy tam coś jest jeszcze wyżej? Dobra. Zostawiam to. Skrzynkę proszę. Dziękuję bardzo. No, come on. Jej, mam skrzynkę. Tylko spokojnie. Bez nerwów, damy radę. Come on. Ale bez lagów bym prosił. Czemu mi klatkujesz teraz? Nie masz powodu, żeby... Nie klatkuj! Przestań klatkować, bo się stresuję. Chryste! Oczywiście. Czemu nie? Czemu by nie? Fucking shit. Jestem ciekaw, czemu tak wszystko klatkuje tutaj na górze. O, a teraz nie. Tylko, że tym razem ja się spieszę, nie wiem czemu. Dobra, spokojnie, bez nerwów, damy radę. Trzeba tylko podejść do tego na spokojnie. Fuck. Zmiana taktyki.
sądziłem, że... Czemu obydwie platformy się zapadają? Not fair, not fair. Not nice. I z jakiegoś dziwnego powodu dzisiaj mój komputer odmawia posłuszeństwa totalnie. Nie mam tarczy, super. Wiedziałem. Au, wiedziałem. Wiedziałem. I tak poszło nieźle. Shit, powietrza. Powietrza potrzebuję. What the fuck? Brzydka pułapka. No, ale nie może strzelać. Super. Co mogę zrobić magiem? Nie mam zielonego pojęcia, co mogę zrobić jako mag. Unik. Widzę cię. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Zostanę ziemi. Dobra. Ciężka sytuacja. Ja chcę mieć mojego wojownika z powrotem. Nigdy nie był moim ulubieńcem, ale i tak. Przydałby się. Oczywiście. O, oczywiście na sam dół. Tia. Hello. Anyone? Czy ta winda wróci? Jak wraca? I na górę proszę, co robię. Mogę postawić sobie z tej strony na przykład skrzynki? Co jest? What the fuck? Dobra, mam wojownika. Jest. Wiem, że tam ominęłem jedną butelkę, ale nic. Chociaż teraz mogę po nią wrócić właściwie, jak już mam wojownika i łuczniczkę. I pełne zdrowie. I mam buteleczkę. I nie mam problemu. Zemściłem się na tych brzydkich ogniach. Było to. Okej. Okay. Ej. To nie było zbyt mocne machnięcie. Oh fuck this shit. Ej, nie mogę tego minąć? Ale głupie. Wojownikiem? Nie mam czasu na wasze głupie zabawy. Push, push, pushing. Adekwatne. Au. Co tu jest na dole? Tam na górze był checkpoint. A na dole? O, okej. Okay. Ej, tam mnie biją. Kamera na mnie. Co to by... O, ale porażka z mojej strony, przepraszam. Masz na twarz strzałę. Ups, spokojnie, bezstresowo. Dobra, jestem. I checkpoint. I wojownik żyje, super. Koła są coraz większe, na których się kręcimy, zauważyłem. Czyżby? Magu, usłusz mi. Dziękuję ci bardzo. Teraz paszał.
paszał wąski. Okej. To było prostsze niż myślałem. Co to jest? Co to ma być? Pająki! Gigantyczne pająki! Oczywiście muszą być w każdej grze RPG, bo czemu nie? Znaczy w każdej grze nie tyle RPG, co osadzone w świecie fantasy. Czemu skaczę wojownikiem? Jak to rozbić? Nie tak. Przydałby się mniej failu z mojej strony, naprawdę. Dźwignia, sprawdźmy. Na dole się odczuło? A po cholery mam iść na dół. Sprawdźmy, co jest wyżej. Tam jest miksturka. Okej. A, i tu jest piąstka. Która chyba niestety nie będzie zbyt przydatna, jeżeli nie mam wojownika. Jestem ciekaw, czy dam radę na przykład magię rzucić z taką siłą, żeby to rozbiło. Haha, nie trzeba nawet było rzucać. Magu, jesteś lepszy od wojownika. Czasami. Rzadko, ale bywa. I skrzynka. Czad. Kryształ zdrowia. Co to daje? Kryształ zdrowia. Każdy zwiększa, ma efekt... Aha, dobra, czyli każdy eliksir jest o 5% mocniejszy. Wojownik, bo on zawsze ma najwięcej obrażeń, ostatnio zauważyłem. Zabierać mnie to ścierwo stąd. O, nie, goni mnie mój most. Weźmy sobie... Dobra, magię będziemy płynąć. Przydałby się wojownik, naprawdę. Please, dajcie mi checkpoint. Wow, damn. Shite. O, shite. Między młotem a kowadłem. Udało mi się. Jestem niesamowity. I nie mówcie mi, że nie, bo tak. Dam radę taki długi moc zrobić? Nie dałem rady takiej moc. Ale mogę zrobić moją starą strategię. Antygrawitacyjne mosty! Co zrobiłem? Aha, tu jest jakaś kładka. Okej. A teraz ona się chyba dopiero pojawiła. Wcześniej nie było. Nie ma się do czego. Nie lubię loków, bo tutaj nie mogę się nigdzie przyczepić do niczego. Zostaw tarczę. Nie mogę zginąć łuczniczką, bo wtedy już nie będę miał żadnej postaci, która ma obrażenia jakiekolwiek. Bo ten mak jest tak bardzo przydatny. Do walki. Może on z wody czarować? Z tego co widzę, to nie za bardzo. Wyczarujmy sobie skrzynkę tutaj. Wrzućmy do wody. A, on w wodzie nawet nie może przynosić. Jesteś useless. Co my tu mamy? Skrzynka... A, ta skrzynka się może przydać potem. Właśnie zauważyłem, że wojownik, on nie pływa pod wodą. On pod wodą po prostu... On chodzi jakby pod wodą. Widzieliście, jak naciskam spację, to on sobie poskakuje pod wodą przez to, że ma zbroję ciężką. To jest sprytne naprawdę, fajnie pomyśleli o tym. Dopiero teraz zauważyłem. Poziom wyżej, zobaczmy, mam 3 punkty, koszt 3. Mogą istnieć 2 mosty, pewnie mogą istnieć 3 mosty. 4 mosty. A to daje, że mogą istnieć 4 skrzynie zapewne. Tak? Istniały 4 skrzynie! Oh yeah, niech będzie. 4 skrzynie? Ty masz... To kosztuje. Ale wolałbym mu chyba ulepszyć... trafienie krytyczne niż potęgę tytanów. Co dodaje? Że mocniej rzuca, czy coś takiego? Kolejny poziom. Prosiłbym szybciej.
miażdżąca szarża zyskuje nadludzką szybkość, w tym samym pewnie w stanie obejść przeciwników szarżki. Zginął na miejscu. Nie, ja wezmę sobie, żeby był lepszy miał z mieczem w ogóle. Taki basic attack. Starczy mi. Nie muszę szarżować. Okej. Wow. Wow. Wow, okej. Au! Nie lubię tych pająków. Są wkurzające. Wiedziałem, że gdzieś tu spadnie. Oczywiście ogromny szkielet. Of course. I jeszcze mam teraz klatkowanie, nie wiem czemu. Znowu jakiś update tle. Fuck you, komputerze, fuck you. Gin. Au! Tu cię mam. Z drugiej strony. Jestem zbyt sprytny dla ciebie. Jej, mogę poskakać. Sweet. Co my tu mamy? Boję się iść dalej, bo normalnie zaraz czuję, że zginę gdzieś. Spodziewałem się ciebie. I'm not surprised. Ty też mnie zaskoczyłeś. Coś jeszcze? Więcej kosmetów nie miało. Come on. Przez do mnie. Mam życie. Tego nie było potrzeba. Ale już starczy. Panowie, do prawdy powiadam wam. Wow. Z góry. To było sprytne. Jednak jeszcze to było zbyt mało sprytne, żeby mi zaskoczyć. Teraz już jest tylko męczące. Dobra, będzie tego dobrego, idę na górę. Auć, bo nie idę na górę. What the fuck? Oh, what the fuck bullshit. What is going on? Nie na siebie. Jakie to mogę zrobić? Nie udało się. I jestem niesamowity, tak. Uczcie się ode mnie. I am the master of disaster i of the train, bo czemu by nie? Można być mistrzem traina i razem z disaster też czemu nie, haha. I to już koniec planszy? King's banner! Cóż to? The symbol looks like the artifact we're looking. Oh, these artifacts anyway! Zobaczcie cięcie, sorry. The second artifact, that of mind and power, had protected the castle and given strength to the king and his men. But the artifact was also protected by powerful charms, and only minds with pure thoughts could touch it. Over the decades, many kings and knights had tried to approach the artifact, to no avail. The legend foretold that one day, a hero of pure mind and justified intent would come and claim the artifact. But as our heroes came through the castle door, they realized that the undead had seized everything in the castle. This once magnificent place had been transformed into a place of terror. Tak. Terror. Tak więc jesteśmy teraz przy tronie zaginionego króla, ale dopiero w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i sorry za cięcie na koniec, ale miałem niezłe zamieszanie w mieszkaniu i musiałem co chwilę robić cięcie. Zobaczcie, mam nadzieję, że tego nie było bardzo słychać. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć, pa, czułkiem. I do następnego odcinka. Yeah!